Cezary Łasiczka, program Off Czarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Studio, gość, dr Natalia Królikowska, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o Turcji osmańskiej, otomańskiej także. To rozumiem, że zamiennie używamy w Europie. Jedno dało... Znaczy, my po polsku tak wymawiamy. Czasami mamy przymiotnik otomański, który jest, wydaje mi się, trochę starszy i taki też ma takie archaizujące właściwości. I osmański, który jest najbardziej dzisiaj używanym przymiotnikiem. I wspomniała Pani, przez chwileczkę rozmawialiśmy o Haremie. Mówią, ratuj się, odcinaj i książki i rzucaj ich, naszej ostatniej audycji rzuciłem chcesz przetrwać, to musisz poświęcić innych. Jarosława Jurwiaka w ratuszu zastąpił prawnik i były poseł Witold Bar. Obowiązki Jacka Wojciechowicza przejął wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Od dziś szefowie państwowych spółek wynagradzani są na nowych zasadach. Nowa regulacja po 16 latach zastępuje tak zwaną ustawę kominową. Niestety nie ukazała się po polsku. Rzeczywiście wydaje mi się, że książka pani profesor Leslie Pierce czeka na swojego tłumacza i czeka na swojego wydawcę. I tak jak pan redaktor tutaj wskazał, jest to książka niezwykle interesująca i myślę, że ta jest to książka oparta na bardzo starannej kwerendzie źródłowej. Niespotykanie takiej dokładnej badaczki. Więc myślę, że to będzie książka zarówno przyjemna do czytania, jak i która wnosi po sobie radę nauki. Także apel do wydawców polskich, Leslie Pierce, The Imperial Harem, to jest książka wydana w 1993 roku, przynajmniej to wydanie Harem przez Oxford University Press, także proszę na to się rzucić, dlatego że już samo tłumaczenie tytułu na pewno sprawi,